Trzeci raz w Opolu. Ja osobiście drugi raz. W sumie trzy razy. W zeszłym roku był mój syn, w tym roku jestem ja. Proszę powiedzieć, czym będzie się ta olbrzymia konstrukcja różnić od tych, które do tej pory między innymi pan wykonywał? No myślę, że w tym roku po raz pierwszy od kilku lat scenografia będzie jak gdyby w obrysie samej muszli amfiteatru. Nie będzie wystawała ponad dach. To jest taka podstawowa różnica. Wieże boczne tak jak były, tak samo będą. Trochę w innej formie, ale generalnie uciekliśmy tym razem, jak gdyby projekt, który zrobił Yorgos Stylianou, zakłada, że nie wychodzimy ponad dach z żadnymi elementami scenografii. Czyli scenografia jest zamknięta takim ogromnym łukiem do projekcji, który zamyka ten łuk teatru, amfiteatru. Czy ona będzie do czegoś specjalnie nawiązywać? Będzie miała jakąś swoją charakterystykę i kolorystykę i nawiązanie? Ja sam nie wiem. Wiem, że na pewno będą wiele materiałów multimedialnych. Będą projekcje właśnie na tym łuku i na różnych innych elementach. Zdaje się, że będą projekcje na wieży. Zobaczymy. Proszę powiedzieć, gdybyśmy tu ustawili ciężarówki TIR, które mają nośność 24 tony, ile byśmy musieli ich tutaj postawić, żeby całość tego sprzętu tutaj przewieźć? Sprzętu? No myślę z 10 do 20 ciężarówek na pewno. Niektórzy nie potrafią sobie wyobrazić, jak to później taka piękna scena nagle w telewizji wygląda taka zupełnie malutka. Taka malutka, prawda? No tak jest to. Scena wygląda nam malutką. Niby jest duża, ale rzeczywiście w telewizji jest malutka. Ona jest na zdjęciu nawet malutka, prawda? Tak to jest. No jak widzimy coś na żywo, zawsze jest większe niż na zdjęciu czy w telewizorze. W tej chwili mamy ostatnią dekadę sierpnia, która zakończy właściwie do końca miesiąca. Trzeba uporać się z tą konstrukcją. Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o tę budowę i jakie będą kolejne te etapy? Chyba jesteśmy na dobrym etapie. Właściwie całe oświetlenie wisi. Mamy takie techniczne, trudne rzeczy prawie za sobą. A potem będzie wykańczanie podłogi. Także jesteśmy chyba czasowo bardzo dobrze w tym roku. Wisi prawie 1000 lap, bodaj 850. Czy 950, nie wiem tego dokładnie, natomiast wisi już dużo diody, to wszystko wyjedzie wysoko pod sufit, także też się bardzo zmieni. Ta leda jest ogromna. No, trochę tego jest. Proszę powiedzieć, co dla pana było tutaj najtrudniejsze w opracowaniu tego planu konstrukcyjnego, z czym się zmierzyć tak naprawdę właśnie i to zadanie takie do rozwiązania, które było technicznie, bo inaczej to wygląda papierowo, a później inaczej jest na miejscu. Technicznie najtrudniejszy jest ten łuk, który tutaj za nami leży, czy przed nami, ponieważ projekty dachu, które są dostępne, nie są dokładne i tu są duże różnice, więc mój syn siedział i rozrysowywał to przez kilka dni. Mam nadzieję, że to się spasuje i będzie grało tak, jak powinno pasować po prostu. A jak pan ogląda festiwale? Chciałem pana zapytać, kiedy ma się te dni, tygodnie właściwie, kiedy to wszystko się buduje i później jak jest, kiedy się mówi au, już jest wszystko okej, i później się ogląda. Jak pan ogląda? Ja z przyjemnością nie oglądam festiwalu po prostu, bo to jest tak, że jest też czas prób. Zazwyczaj wtedy jestem i właściwie wszystko wiem. Wiem, jak będzie wyglądał festiwal i poza tym jest pandemia, ja unikam tłumów, także. A wracając do festiwalowych historii, który z muzyków, artystów zapadł panu szczególnie w pamięć, jeśli chodzi o polskie festiwale? Na pewno nie w okresie ostatnim. Natomiast tutaj mieliśmy wiele fantastycznych debiutów. No w latach 70., 80. Ja nie pamiętam, kto kiedy wygrywał, prawda? Natomiast no, jest mnóstwo nazwisk, których słucha cała Polska i to są takie przeboje, które tutaj się rodziły, więc... A ten przebój numer jeden, który pan by zaśpiewał? Nie mam przeboju numer jeden. Naprawdę jest wielu fantastycznych artystów, którzy tutaj śpiewali, więc nie będę nikogo faworyzował.